Mam teraz taką małą prośbę. Tak, z ręką na sercu stań przed samym sobą i zadaj sobie pytanie, czy wszystkie decyzje, które podejmujesz, czy informacje, które do ciebie docierają, przetwarzasz w obiektywny sposób. Oczywiście, jako że jesteś egocentrykiem, no każdy z nas jest, powiesz tak, oczywiście, jestem obiektywny, staram się to robić w bardzo obiektywny sposób i nie mam żadnych poglądów, które mogłyby wpływać na moje podejmowanie decyzji. Oczywiście jest to gówno prawda, bo każdy z nas cierpi na taką pewną skłonność, którą jest efekt potwierdzenia. Jest to skłonność do akceptacji tylko tych informacji, dowodów i argumentów, które potwierdzają wcześniej przyjęte przekonania. W ten sposób ludzie na przykład szukają i akceptują tylko informacje zgodne z własnym światopoglądem, zaś mniej lub bardziej świadomie odsuwają te, które mogłyby ich przekonanie obalać. Efekt ten występuje tym mocniej, im bardziej jesteśmy przywiązani do naszego stanowiska. Dlatego moim zdaniem sztuką jest znaleźć się w takim miejscu, żeby po prostu jak najmniej popadać w tą skłonność i starać się naprawdę wszystkie informacje filtrować w jak najbardziej obiektywny sposób, porzucając oczywiście swoje przekonania, swój światopogląd, swoje wierzenia na jakiś temat, które blokują niestety obiektywny przepływ, to obiektywne przetwarzanie informacji przez naszą głowę. Bo zawsze, ale to zawsze będziemy podejmować decyzje, będąc stronniczy na korzyść jakichś tam poglądów, które mamy. I oczywiście możemy się teraz wypierać tego, że to nas nie dotyczy, ale dotyczy to każdego, dosłownie każdego. Nawet w latach 60., jak sobie trochę pogrzebiecie, to znajdziecie informację, że przeprowadzono badania na ten temat, które no naprawdę pokazują, że jest to nasza, powiedzmy, taka wada wrodzona, której oczywiście z biegiem czasu i w miarę tego, jak bardzo stajemy się świadomi tego, co jest w naszym wnętrzu, możemy się wyzbyć. Moim zdaniem no, warto by było poświęcić troszeczkę dobrej woli, troszeczkę czasu na to, żeby przykładać większą uwagę do tego, jak przetwarzamy informacje. Czy nie towarzyszy nam ten właśnie efekt potwierdzenia, czyli ta skłonność do no, bycia po prostu nieobiektywnym w ocenie informacji, które do nas wpływają, prawda, z którymi mamy do czynienia. Ważnym jest, aby kontrolować to cały czas, w jaki sposób podejmujemy decyzje, bo wiadomym jest, że mamy poglądy na każdy temat i w każdej płaszczyźnie mamy już tam jakieś, powiedzmy, stanowisko obrane, coś już sobie tam myślimy na jakiś temat. No i to niestety nas będzie za każdym razem hamowało w podejmowaniu nowych decyzji, bo te poglądy niekiedy no, w skrajnych przypadkach będą mocniejsze od tego niż nawet argument, który może się okazać prawdziwy. Mimo wszystko my go nie zaakceptujemy, no bo ta skłonność niestety polega na tym, że przestajemy akceptować argumenty, ponieważ nasze poglądy nie idą w parze z tym argumentem i mało tego, dane argumenty, które napływają do nas, mogłyby zagrozić naszym poglądom, dlatego staramy się ich nie akceptować i ten nasz filtr niestety pozwala tylko przepuszczać bardziej przychylne naszym poglądom informacje czy też argumenty. Moja rada jest taka, żeby starać się nie popełniać tego wielkiego błędu poznawczego, błędu logicznego, właśnie jakim jest ten efekt potwierdzenia czy też błąd konfirmacji, z angielska confirmation bias. Jak zwał, tak zwał, jest to pewna wada, na którą nasze rozumowanie cierpi, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy filtrowanie informacji jest bardzo trudne, więc tym bardziej jest to, uważam, bardzo, bardzo potrzebne narzędzie. To narzędzie, czyli umiejętność odpowiedniego filtrowania informacji, pozbawiona efektu potwierdzania tylko i akceptowania tylko tych, które najbardziej pasują pod nasz światopogląd.